Hejka, kochani! Z tej strony Haszka i Natalia na kanale Bezstronna. I w dzisiejszym odcinku będziemy miały dla Was recenzję z Wierzchu, ponieważ jest jesień i uznaliśmy, że to jest mega jesienna książka. Nie wiem, gdzie mam, a tu jest moja. Uznaliśmy, że będzie to mega jesienna książka i postanowiliśmy ją przeczytać. Ja po raz pierwszy, bo nigdy nie czytałam, a Natalia robiła sobie reread, żeby zobaczyć, czy nadal jest tak wspaniała, jak ją zapamiętałam. Jest. Koniec odcinka. Ta książka jest świetna, polecamy. 5 gwiazdek. Nie wiem, czy jest w sumie co przybliżać fabułę. No może trochę przybliżmy. Dla niewtajemniczonych przecież, kochani, ja nie wiem, to są na pewno ludzie, którzy... Nie wiem, nie, no, nie ma takich osób na świecie już. Ale chcę powiedzieć, że w ogóle wydawnictwo podrąbało nasz pomysł, nawet nie wiem, które. Bo oni wydali teraz specjalnie o Wierzchu. Jak my wymyśliliśmy, że zrobimy na ten odcinek, bo przecież wcale nikt nie robił już o tym odcinka. Na pewno nie. Nie, no wiemy, że bezcelek lubię. Ale to nie jest ważne, po prostu chciałaś mi tak przeczytać z Wierzchu, a chciałam przeczytać. No, chciałam to pierwszy raz, tak. Dobra, by nie słyszałam. Bardzo. Książki. I chcę obejrzeć jeszcze film, bo ja filmów też nie oglądałam. I muszę to kiedyś zrobić po prostu. Mieszka jest ostatnią samą na tym świecie po prostu. Chyba, że ktoś się urodził dopiero, to może nie wiadomo. Nie, tak serio, to o czym jest ta książka? To jest recenzja spoilerowa, bo pewnie będziemy mówić spoiler. Myślę, że naprawdę dla nikogo to nie będzie spoiler. Ja nawet wiedziałam, o czym jest ta książka, właśnie nie oglądając filmów. I jakby to jest tak zakorzeniona w popkulturze historia. Jednak. Dobra, ale czy wiedziałaś, co się stanie tam na koniec, jak była scena akcji i pościgu? Nie wiedziałam. Myślę, że tego to się nikt nie spodziewa. No ale co my tu mamy? Belle, która przyjeżdża z Phoenix. Tam, jakbyście nie wiedzieli, co to Phoenix, to tam jest po prostu gorąco. I tam jest pustynia, jest gorąco. Czyli totalne przeciwieństwo Forks, do którego się przeprowadza. Bo tam jest deszcz i ona nie lubi. Ona nie lubi, jak jest zimno i deszczu nie lubi. I tak słońca nie ma. Właśnie, nie ma słońca. No, tam nie ma słońca. Bardzo rzadko się słoneczne dni zdarzają. Tak wiecie, dwa razy w roku słoneczny dzień się zdarza. No i mamy Edwarda, który też razem ze swoim rodzeństwem chodzi do tego adoptowanym rodzeństwem. Znaczy, część jest adoptowana tak, w założeniu, a tak, część nie. Tak. I razem właśnie ze swoim adoptowanym rodzeństwem chodzi do tego liceum. No i poznają się. No i co, w tym mieście, do którego się przeprowadza Bella. Tak. Bella się przeprowadza do swojego taty, bo jej mama ma jakiegoś fagasa i Bella po prostu ucieka. Znaczy, bo on ma tak, on jest jakimś sportowcem chyba. No, coś takiego. No, jakimś sportowcem, że musi jeździć jakby na te mecze i tak dalej. I jej mama chce jeździć z nim. No, ale nie może trochę, bo ma córkę, którą musi się zajmować. No, niestety. Więc Bella postanawia, że ona będzie dorosłym człowiekiem w tej rodzinie i ona po prostu postanawia się przeprowadzić do taty, do tego Forks. Tak. I on tam jest szeryfem. No, nie wiem, czy coś jeszcze z fabuły. No, Edward jest wampirem. Nie, to nie wiem, od czego tutaj zacząć, jeżeli chodzi o omówienie tej książki. Może jak oceniłyśmy? Dobrze, ja oceniam na 1,5 gwiazdki, ponieważ śmiałam się czasem, ale z cringe'u. Nie tak, zgadzam się tak dokładnie napisałam. Ja oceniam na... Chyba 3 gwiazdki znowu. 3 gwiazdki? No nie wiem, czy na 2. Chcę powiedzieć, że oceniam to na 3 gwiazdki. Dobra. Pierwsza rzecz, która nie miała sensu, to jest to, jak bardzo Bella była do Lulu. W sensie... Chcę powiedzieć... Ale nie, przepraszam, jeszcze na pierwszej stronie. Już pierwsze wklejenie. Zapomniałam. Zacznijmy od pierwszej strony tej książki w ogóle. Od prologu. To nawet nie jest jeszcze prolog, to jest jeszcze przed prologiem. Została zdecydowana Biblia. No widzicie, zobaczycie. Księga rodzaju, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Księga rodzaju. Ja pierniczę, jak ja to zacząłem, to umarłam. Po prostu ja mam, nie zamknęłam to krzyżkę, powiedziałam mnie. Ja po prostu już zbyt wiele. Rozumiecie to? W tym wspaniałym po prostu utworze literackim została zdecydowana Biblia. Stefanie Meyer. Kończ to, po prostu wspaniałe. Więc zacznijmy od tego właśnie, że autorka była Delulu, cytując Biblię, a potem... A potem dopiero stworzyła bohaterkę, która była tak Delulu, że tego się nie da opisać. Bella idzie do tego liceum. Pierwszy raz. I nagle zauważa tego Edwarda na stołówce, jak on siedzi z tym swoim rodzeństwem, którzy są
parami między sobą, oprócz niego, tylko on nie jest sparowany z nikim. Ja nawet nie pamiętam, jak ci ludzie się nazywali, ty wiesz, jak ciebie i Gruznak się nazywało, ale to były dwie pary, bo to... Bo to było wytłumaczone tak, że to jest rodzina Kalenów, którzy oni z nikim nie rozmawiają, tylko ze sobą i oni zostali adoptowani przez swojego młodego opiekuna, bo on jest młody, dlatego on i jego partnerka adoptowali te... Bo oni byli jakby, że była trójka rodzeństwa, takiego biologicznego, jakby pozostała jeszcze dwójka, którzy też byli bliźniakami, ale jakby nie byli z tamtymi rodzeństwem. I oni ich adoptowali, więc w sumie oni wszyscy byli takim przybranym rodzeństwem w ogólnym rozrachunku. Ale też między sobą byli parami. I oni wszyscy mieszkali pod jednym dachem. I jak jedna osoba to skomentowała, że to jest dziwne, to postanowiła powiedzieć, że... Znaczy nie chcę, żeby było, że jestem nietolerancyjna czy coś, ale to trochę jest dziwne, że nie wszyscy tam są ze sobą pod jednym dachem i są ze sobą razem. A ja byłam jak... To jest dziwne. To jest strasznie dziwne. Jakby... Który rodzic adopcyjny by na to pozwolił? Myślę, że żałem. Nie, no dobra. Myślę, że są takie sytuacje, się zdarzają. No nie wiem, nie wiem. Czy w prawdziwym... No nie, no są, dobra, zdarzają się pewnie, ale to są, myślę, jakieś takie niezbyt częste przypadki. I to myślę, że jest trochę jakaś bardziej taka patologia tutaj, nie wiem, mamy, wiecie, takich, bo oni są bogaci, no on, ten ojciec jest jakimś lekarzem, tak, no. Takim, ta matka nie wiem w sumie. Ona chyba nikim jest. Okej, okay. Ale oni są bogaci, jeżdżą jakimiś drogimi autami, wiecie, niby taka jest wyższa sfera, to jest, w tym, jak to się nazywa? Jeszcze raz, Forks. W tym Forks, więc to są takie wyższe sfery. A to jest w ogóle takie małe miasteczko, to ci ludzie wszyscy tam powinni o tym gadać normalnie. Ja no. Myślę, że ten wątek został źle pociągnięty, to powinno zostać inaczej zrobione, bo to po prostu było tak złe. To prawda. I oni byli tacy tajemniczy, jak siedzieli na tej stołówce i Bala właśnie zauważyła. Oni nie byli tajemniczy, oni byli tacy, że oni w ogóle, oni chyba ze sobą nie rozmawiali za bardzo. I oni patrzyli, oni wszyscy, oni patrzyli, oni nie jedli, nie rozmawiali i wszyscy patrzyli w inne strony. Czyli byli po prostu creepami. No i Bala postanowiła się zapytać, kto jest właściwie. No nie ci powiedzieć. Tak. A potem poszła na biologię i tam był Edward i musiała z nim usiąść w ławce. Tylko tam było wolne miejsce. Tak. I on przez tą całą biologię się do niej nie odzywał. W sensie nie patrzył w ogóle w jej stronę nawet, no nie? I ona mówi, o nie, on mnie nienawidzi. on mnie już nienawidzi po prostu. I potem, no ta biologia minęła i oni poszli do jakiegoś... do tego... Wybieg z tej biologii w ogóle. Wybieg z tej biologii i ona poszła do sekretariatu czy coś takiego. I on tam był i próbował się wypisać z tej biologii. A ona mówi, no nie, chłop mnie po prostu znienawidził. Jeszcze mnie nie poznał i już mnie nienawidzi. I on następnego dnia nie przyszedł do szkoły. Bo było słonecznie, a on był wampirem. Nie dlatego, ty co ty gadasz w ogóle? Tak? A nie, to potem było, że on nie przyszedł do szkoły, tak? Tak. Aha, no i potem, przepraszam, bo on był głodny, a ona była pyszna. Ona pięknie pachniała. No, znaczy no, tak, że ona po prostu, ten zapach, on nie mógł się powstrzymać. A on generalnie jest takim wampirem, który nie pije krwi ludzi, tylko pije... Oni wszyscy tam z tej rodziny nie tak. Pijam, no. Tylko zwierząt. Oni są wegetarianami, tak się nazywają. Aha. Tak, mega zabawne. W każdym razie... w ogóle ta książka, nie wiem, jak miała być zabawna, to tak mega na siłę to było moim zdaniem. Nie, no świetna była. No i co? No i okazało się, że mimo tego, że myślicie sobie, że Bella była odklejona, bo po prostu w pierwszy dzień uznała, że chłopie nie. nienawidzi, dlatego przestał przychodzić do szkoły, to okazało się, że może nie nienawidzi, ale przed nią przestał przychodzić do Bella szkoły. Bella była taka, że on, nie, on przez mnie nie przyszedł, a potem Bella była taka, nie, Boże, Bella, co ty w ogóle sobie myślisz? Ona była taka, ona jakby mówię sobie, co ty sobie w ogóle wyobrażasz? No pewnie nie przyjdzie jakby to nie ma żadnego sensu, nie bądź do Lulu. Ale powiedziałam, o Boże, faktycznie przeze mnie i coś tam. I wiecie, i on nagle się pojawił na tej biologii znowu, bo tam nie było przez tydzień czy tam ileś. I ona powiedział, i ona siada, a on część nie miał okazji się przedstawić. Wcale nie siedzieliśmy wtedy razem na tej biologii i ja nie byłem creepem totalnym. Ej, jestem Edward Cullen. I ona była jak, czego ty ode mnie chcesz, człowiek w ogóle? Czemu go skonfrontowała i powiedziała mu, czego ty ode mnie chcesz? Chyba coś tam powiedziała mu. O co ci chodzi, typie? Czemu ze mną nie gadałeś? Nie wiem, nie pamiętam. A to nie było potem, jak już rozmawiali sobie? Nie wiem. W każdym razie, Bella jest taka, nawet jeśli właśnie sobie myśli, że nie no, nie bądź taka odklejona do Lulu, to ona nie robi tego. Nie no, co ty w ogóle sobie myślisz, co ona robi? Nie no, ja jestem w ogóle taka szara myszka, totalnie niewyjątkowa. Taka jest przez to pick me, taka jest strasznie denerwująca ta postać po prostu.
że no nie dało się. Nie dało się z nią wytrzymać. Łezaczki. Bo ona właśnie nawet nie myślała, że jesteś idiotką. Tylko ona sobie myślała, nie. Na pewno przecież on by mi przyczynił się do mnie uwagę. W ogóle się mną przecież ludzie nie przejmują. Ja jestem, nikt nie zauważył w tym Phoenix. A tutaj nagle każdy chłopak po prostu się za nią ugania. To prawda w sumie, bo tak było. No tak. Rzucili się na świeże mięso. Tak. Wszyscy wiemy o tym. No bo tam taka mała mieść, no już każdy z wszystkimi był, tam każdy z każdym. I po prostu zobaczyli Belę, bo... kobieta. Chciałabym jeszcze w ogóle zapytać, teraz mi się przypomniało. Scena, w której jechał na Belę samochód. Jakim cudem ci ludzie nie zauważyli, że ten chłop się nagle tam pojawił, a potem zatrzymał ten samochód i jakby... w sensie Edward. No, jak to jak nie zauważyli? No właśnie, a czy on nie zdążył uciec, zanim ktoś się tam zbliżył? Ktoś go zauważył? Ona go tylko chyba widziała. Tak? Kurde, nie pamiętam, bo film, bo ja też niedawno oglądałam film, dlatego może mi się to mylić. Ale coś było takiego, że on ten samochód na nią leciał i on ją zatrzymał ten samochód i ona była jak... Ale ona leżała na nim chyba, ona upadła na niego, czy coś takiego było chyba. Nie wiem. Bo tam było powiedzenie, że ten samochód, co? No, to było na parkingu po prostu. Że tam najpierw jeden, a potem coś drugi. I ona jakby zanim tam ktoś do niej podszedł, no bo jednak zakrywał ją samochody, bo ona już była tam gdzieś niżej. Więc on chyba też był zakryty przez te samochody i zanim ktoś tam do niej podszedł, to on już chyba zniknął. Bo nawet nie był w tym był w szpitalu. Powiem tak. Ja to rozumiem, bo jakby zdarzył się taki wypadek na moich oczach, to ja bym nie wiedziała, kto tam stał wcześniej, czy ktoś się tam nagle pojawił, gdzie on stał wcześniej. No totalnie nie miałabym tego pojęcia, co się wydarzyło. Serio. Jakby ja to rozumiem, totalnie, okay. Że nie było go widać. No bo wyobraź sobie taką realną sytuację. Ale nawet ten Tyler tego nie zauważył. Tak, on się Tyler nazywał? Ten, który prowadził. No też myślę, serio, to poszuk, no wiesz... No ja wiem, dobra, jest wiele niezgodności w tej książce, takich bezsensownych rzeczy. No, żeby zacząć się zrozumieniać, powiem. Nie, no co? Zaczynając od tego, że właśnie oni są tą rodziną adopcyjną dla tych, dla tego pięciorga rodzeństwa. Ten Carlis, jak on się nazywa? Carlis. Tak się wam mówiła. I Esme chyba. Jakby nie rozumiem tego, bo moim pierwszym pytaniem było to, czy wampiry się starzeją. I Natalia już mi powiedziała, że wampiry się nie starzeją. Carlis był przemieniony, jak miał 23 lata, a Edward jak miał 17. On jest 5 lat od niego starszy i jest jego adopcyjnym ojcem. Generalnie powiedzmy tak, to jest możliwe. Tak, ale czy to jest możliwe, żeby ten chłop skończył medycynę i zaczął być lekarzem? No. Nie, ale są ludzie, którzy faktycznie wyglądają starzej niż mają. No ale wampiry to chyba właśnie wyglądają jeszcze młodziej. Niż są takie. Wiesz, te podkrążone oczy, to może tam. Nie wiem, może się jakoś charakteryzuje, ale w każdym razie nie było to absolutnie wyjaśnione w tej książce. Totalnie tego nie zrozumiałam. Po prostu mogli powiedzieć, że miał 30 lat. To jakby... Bo ja na początku myślałam, że on pewnie miał jakieś, 30 lat czy coś takiego. Myślałam, że wampiry się może starzeją. Nie, ale stop, spokojnie. Mamy jeszcze coś do momentu, w którym on nie jest wampirem, bo my nie wiemy tego. Aha! Ja chcę powiedzieć, że Edward był jak... My nie możemy się przyjaźnić. Tak. Mimo, że oni dopiero rozmawiali ze sobą dwa razy. A Bella była? Nie, myślisz, że to nawet to nie jest bezpieczne dla ciebie. Tak, to nie jest bezpieczne. A on, a ona, a ty nie uważasz, że jest za późno na to? A oni rozmawiali ze sobą dwa razy. I on mówi, dobra, nie przyjaźnimy się, Bella, bo to jest niebezpieczne. A potem siedzi sam, odszedł pierwszy raz po prostu w życiu, w tym w swoim życiu licealnym, od swojego rodzeństwa siedzi sam tam do Belli. Tak, bo on jest po prostu, on ma taką dwubiegunowość. On jest tak, raz jest... Wiesz co, Bella, to nie będzie bezpieczne dla ciebie. Nie, ale jest to takie niebezpieczne. Ale jednak wiesz co, ja nie mogę bez ciebie wytrzymać. Jest to tak samolubne. Tak, tylko pamiętaj, na co się piszesz. Pamiętaj to. Tak. To jest twoja decyzja. On jest jak... Niczego się nie boję. I potem jak wszyscy zapraszają tam, na tam, bo tam jakieś jest Balbysyn, no? Czy tam jakieś inne. Tak, każdy chłopak chce z nią iść. Każdy chłopak chce z nią iść. Chce z nią iść ten Mike, który tam cały czas ją podrywa. Chce iść Eric. Pierwsza osoba, którą ona spotkała w tym liceum, w ogóle nie wspomnieliśmy, ale nie mają żadnego znaczenia. Chce iść z nią chłop, który ją potrącił, prawie, bo Edward ją uratował. I o tym wszystkim odmawia, bo ona mówi, że ona nie może, bo ona jedzie do Seattle. Tak. Jakby, bo oczywiście oni są jak, nie możesz pojechać w inny weekend? Jakby to są jedyne osoby, które mają szare komórki w głowie. I ona mówi, nie.
No sobie zaplanowałam. Okej, dobra, no to Bella, jakby spoko. I Edward mówi, Bella, to jest takie niebezpieczne, żebyśmy się tam kolegowali, ale... Pojadę z tobą. Tak. Ja nie pamiętam, co to było w tym sobie. W ogóle... Oni tam nie pojechali. Faktycznie. Wątek tego, że Bella pojechała z koleżankami na przymiarki sukienek i tak. Ona nagle się oddzieliła i Edward ją znalazł, bo Bella została tam w jakiejś... Bo Bella się zgubiła w ogóle, bo tam, wiecie, no nie było GPS-ów, nic nie było wtedy, tak? Bo to było rok 2000, nawet nie wiem, który. Nic nie było i Bella uznała, że sobie w mieście, w którym totalnie nie zna, pójdzie sobie gdzieś tam. Bo miała iść do księgarni, nie, bo miała iść do księgarni, ale poszła do księgarni i ta księgarnia totalnie nie wyglądała tak, ale jakby chciała wejść. Ale nie, bo ona uznała, że no po prostu pójdzie sobie do centrum. Ona po prostu poszła randomowo i uznała, że może gdzieś będzie księgarnia. A nie, bo ona się zamyśliła o Edwardzie i nie wiedziała, gdzie idzie. To było tak, że ona myślała cały czas po prostu przez tę drogę i ona nawet nie zauważyła, że idzie w totalnie inną stronę niż wszyscy inni ludzie. Tak, i nagle była w jakiejś czarnej uliczce i ją jakieś typy zaczęły zaczepiać i tam też były scena pościgu. Typy i ją za Bellą. Tak. Rozdzielili się w ogóle i oni, wiecie, że dobrze by Bellę... I ją tam zapędzili po prostu, tak, wiecie, obeszli z dwóch stron. Ona nie miała już gdzie uciec, już po prostu rozważała, czy ma... Ale ona tam w ogóle jeszcze po drodze zobaczyła jakieś Volvo i mówi, Boże, jakie mam urojenia po prostu. Bo Edward jeździł Volvo, to jest ważne. Boże, jakie mam urojenia, już tego nawet Volvo widzę, tam gdzie go nie ma. Tam by, chyba pewnie był. No tak, On nagle się pojawił i ją uratował. Tak. I generalnie jakby wątek jest taki, że Edward czyta w myślach. W sensie słyszy myśli, ale nie czyta w myślach Belli. Tylko wie, tak, czyta. Tylko ona, bo ona jest taka po prostu inna niż wszystkie, że on nie może czytać w jej myślach. I on musiał czytać właśnie w myślach innych ludzi. I żeby ją znaleźć, namierzyć. I ją w ostatniej chwili właśnie namierzył. I był taki mega zły na nią, że ona w ogóle się postawiła w takiej niebezpiecznej sytuacji, bo on ledwo się powstrzymał, żeby tamtym nic nie zrobić. I musiałby wtedy się z tego tłumaczyć. I to po tej sytuacji, w której to wszystko było totalnie creepy, ale Bella w sumie wtedy już podejrzewała, bo tam jeszcze byłam nad jakimś morzem, tam z Jacobem, mieliśmy pierwszy raz Jacoba w tej książce i on i tam opowiadał, że no... ten ich klan, który nie pamiętam jak się nazywa, i Kalenowie, to się nie lubią, bo to są zimni ludzie. Tak, a oni są wilkami. Ludźmi wilkami i oni się nie lubią. I to było... Ej, w ogóle, zapewne mówimy, ale przecież wy wszystko wiecie już. Jacob nie wiedział, że jest wilkiem. Ja nie rozumiem tego, że on nie wiedział, że jest wilkołakiem. Nie rozumiem, że on nie wiedział tego, że ludzie wokół niego są wilkołakami. Jakby nie rozumiem tego. Jakby, czy nie lepiej byłoby przygotować swojego syna na to, że pewnego dnia zostanie wilkiem. Nie, totalnie. No opowiadajmy mu bajeczek, ale niech on myśli, że to są bajeczki, niech potem rozpowiada ludziom, a potem nagle zostanie tym wilkołakiem. Nie, bo on jego tata powiedział, ale nikomu nie mów. Jacob, tylko nikomu nie mów. I teraz tłumaczymy Herszce, co się dzieje. Bo tam jest jakiś specjalny gen, który mają tylko niektóre tam ludzie z tego klanu. Okej. Okay. O, Quilletów. Więc nie wszyscy są wilkołakami. Wydaje mi się, że jego ojciec nie jest wilkołakiem. Dobrze, ale nawet jeśli jego ojciec nie jest wilkołakiem, no to wie o istnieniu tych innych wilkołaków. Ale może jak te wilkołaki... Może nie chciał, żeby Jacob wiedział, bo pewnie jak jest się tym wilkołakiem i się o tym wie, to oni tam muszą siedzieć, może chciał... Nie. Ale ja no mam... kurczę, ale no... Nie ważne, może się o tym nie mówi. Ale ja myślałam, że właśnie w tym klanie wszyscy o tym wiedzą. No a to po co mu opowiadam te historyjki, żeby potem mógł opowiedzieć go pewnie. Przygotować. Żeby wiedział, dlaczego nie możesz się kolegować z klanami. Może. Nie wiem, nie mam tego pojęcia dlaczego. To nie ma, to nic nie ma sensu. Ale generalnie wytłumaczyliśmy Herszce, dlaczego Jacob jeszcze nie wie. Bo to w jakimś tam... Mega mało było tego Jacoba. No bo Jacob jest później. No bo Jacob ma 15 lat, dzięki Bogu prawda. Było go na mało, bo i tak by było dziwnie. Już to, że ona, Bella tam flirtowała z Jacobem, żeby wyciągnąć z niego informacje, Boże, jakie to było cringe'owe, ale Bella wiedziała, że nie ma flirtować, całe szczęście. Jakie mamy kolejne zarzuty do tej książki? No ale Edward po prostu, co on w ogóle wyprawiał? Jestem taki wściekły, jestem taki niebezpieczny, ale będę cały czas za tobą łaził, będę creepem. Tak, no i oni potem generalnie właśnie po tym, jak to się stało, to tak między słówkami właśnie rozmawiali ze sobą i... Bo oni wtedy w sumie to ustalili, tak, że on jest tak, wampirem. Tak, Edward się przyznał tak między słówkami, że jest wampirem. Wtedy właśnie... Poszedł do jakiejś restauracji. I on jechał w ogóle 300 na godzinę. No takie Volvo, takie te, to było takie jechało szybko. I on właśnie, bo on, no wiecie, miał refleks wampira, więc on...
jeździł bardzo szybko, ona się właśnie bała tego. Ona się niczego nie bała, tego, że on jest wampirem, totalnie, tego, że on ma taką ochotę ją zjeść, kurde, to się nie bała, ale tego, że on jechał szybko, to się panicznie bała. I wiecie, czego jeszcze się panicznie bała? Igieł. I on sobie zażartował, że ha, 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 nie boi się wampirów, ale się igieł boi. Bo jak mówi właśnie Księga Rodzaju, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz, bo to zakazany owoc. Ja wiem. Nie było taki. Ja wiem, ten cytat idealnie opisuje całą tą książkę. No w sumie. Więc nie dziwimy się, że tam jest. Kolejne zarzuty. Czy mamy... Nawet, ja będę ci tłumaczyć, dlaczego dobra. To ma sens. Dlaczego? Jestem specjalistą w dziedzinie zmiany tutaj. Jak działa jad? Ponieważ te wampiry mają jad, który miał paraliżować ofiary, ale też jeśli jakby może je zamienić w wampira. I Carlisle właśnie tak został przemieniony, że ten wampir go jakby, bo on był jakimś tam polował na wampiry i jakiś wampir go po prostu zaatakował i tam wstrzyknął mu ten jad. A Carlisle się nagle w jakieś ziemniaki po prostu przeturlał i nie był sparaliżowany i po trzech dniach bolesnych tam boleści został wampirem. Bella normalnie gadała, ten jad wcale nie paraliżował. Bo to chyba nie, bo to właśnie nie był paraliż, tylko bardziej paraliż wynikał z tego, że to było aż tak bolesne, że to ich spowalniało bardziej, bo oni tam nie, tam było napisane, że to jest paraliżujący jad. Dobra, cicho tam. Kłamiesz, po prostu to nie są fakty, Haśka. Fakty są takie, paraliżujący jad. Że paraliżuje ból ich tak. No, a Carlisle się w ziemniaki przeturlał. Carlisle, czy jak on tam się nazywa, nie wiem. Głośno mówiąc, po prostu był zajebisty. On był łowcą wampirów, on po prostu był takim, no po prostu zajebisty, no. No a potem został wampirem, no i cóż. No i po ptakach, no. No. Koniec z byciem łowcą wampirów. Kolejna rzecz. Edward totalnie nie mógł panować na smak Belli, a Carlisle właśnie był takim, który... Był lekarzem! No to krwi tam widział i po prostu wąchał ile mógł. I jak Bella została ugryziona, to Edward musiał wystać ten jad, nie ten Carlisle. Edward musiał to zrobić, mimo że on tak ciężko mu się było opanować, bo ona tak przepysznie na niego po prostu pachniała. I nie mógł zrobić tego ten Carlisle, który był tam. Był tam, siedział w tym pokoju. Co, dlaczego... Nie wiem, też się zastanawiam, ale pomyślałam sobie, że może... Żeby dramatyzm był. No, to na pewno, ale może to było takie coś, że ten Carlisle był... nienasycony, że on nie był taki świeżo nasycony i może on nie mógłby tego wytrzymać, że on musi być taki świeżo nasycony, akurat nie był i dlatego. Ale to też nie było totalnie wyjaśnione, to są totalne domysły. Ale myślę, że tak właśnie było. Właśnie... No to nie sprawdzamy faktów, kochani, tą kanale, to po prostu wymyślamy sobie i twierdzimy, że to jest nie, ja teraz rzucam zarzuty, a Natalia próbuje je wytłumaczyć właściwie. Nie wiem, nie mając więcej, czy tak było. I nie wiem, a może to było po prostu, że Edward, teraz wybierz, czy chcesz, żeby ta dziewczyna była twoją dziewczyną, bo oni byli tak chorzy, że oni po prostu tą, bo to było zostało wytłumaczone, że był Edward i Carlisle znalazł sobie tą Esmę i ona z nim była i potem przemienili Rosalie po to, żeby ona była z Edwardem. Tak zostało to wytłumaczone. Oni ją przemienili po to? Tak, bo to ona miała być z Edwarda, partnerką. A to nie było tak, że ona, oni ją znaleźli przemienioną? Nie, oni ją przemienili, tylko nie Rosalie. No to było tak wytłumaczone. To było tak wytłumaczone. To była historia Rosalie później. Nie no, ona tam umarła coś tam. I ja nawet nie pamiętam, czy to było. To chyba nawet nie było wytłumaczone w książce, dlaczego ona umarła, tylko w filmie to zrobili tą scenę. I Rosalie została przemieniona. W sensie niespecjalnie, ona umierała. Trzeba okay, jasność. Okay. Nie, że ją znaleźli. Ale generalnie została wzięta po to, żeby była partnerką Edwarda. Okej, okay. To też trochę creepy. No na początku pierwszy był Edward przemieniony z tego całego rodzeństwa. Alice i Jasper zostali znalezieni, bo Alice najpierw znalazła Jaspera, a potem Jasper tamten. Wiem, to pamiętam. No a Meta znalazła sobie tego Rosalie. Rosalie sobie przyniosła faceta i sobie go przemieniła. Bo jego niedźwiedź zaatakował. I dlatego on pewnie lubi teraz tak to niedźwiedzie to nawet zżerać. A Edward puma, bo jest jak puma. Jezus, ale nie. I chcę powiedzieć, że Edward w książce, on był fajny, w sensie do początku, zanim się rudy, jeszcze nie powiedziałeś tego ani razu. Edward był rudy, faktycznie, to było szokujące, to było life changing. Ale nie był taki ryży, tylko był miedziano włosy, tak. No było cały czas zachmurzenie do tego, tak powiedzieli. Myślę, że po prostu nie było dobrego słońca. I oni nie mogą, te wampiry, wychodzić w dzień, bo nie to, że się spalą od słońca czy coś takiego, one błyszczą po prostu, całe się mienią. I Edward zabrał raz Bella na polanę, bo obiecał jej pokazać. Wtedy, tak, wtedy jak nad chmurami to było. Wtedy jak w Seattle właśnie. Do Seattle właśnie, to nie tak. W górę.
I ją pokazał właśnie wtedy Belli, jak on się mieni w tym słońcu po prostu. I on wtedy, ona chyba próbowała go pocałować, czy coś takiego. I on po prostu nagle musiał 30 okrążeń wokół po prostu lasu zrobić, żeby powstrzymać jej nie zjeść. Co? Nie, on jej pokazywał, jak jest szybki, prędki, mówił, że... Nie, na początku, bo on właśnie, oni się jakby tak zbliżyli, czy coś takiego, i on właśnie chyba chciał go pocałować, i on nagle odskoczył od niej i wiesz, i zaczął biegać. Aha, okej. Okay. A potem to już się popisywało, ale... On mówił, o, bo ja jestem taki piękny, jak i moja tak kiara, pięknie po prostu. Pachnie. Moja kiara, jak jest podekscytowana, to też biega wokół podwórka. No wstyd, że on jest taki piękny, pięknie pachnie, pięknie coś tam bla bla, ale po co to wszystko, skoro ja tak jestem super szybki? Zaczął te chłopka robić. Wokół nie super jestem. Jak się ciebie nie boję, to nie ma znaczenia, że jesteś wampirem, bo ja cię kocham. A tak, i ona, ale ona też właśnie jakby, przecież ona się nie może bać tego, że on ją zabije, bo gdyby nie on, to ona już by nie żyła, bo by ją ten samochód pierdzielnął. Było coś takiego. Ona powiedziała coś takiego, że on i tak już jej uratował życie, więc jak ją zabije, to już trudno, bo i tak już jej uratował życie. Ona już by tak nie, by nie żyła, gdyby nie on. Niesamowite. W ogóle chcę powiedzieć, że I love that, że w filmie ta zmiana Jacoba, której nie zrozumiałaś, by nie było jego. W sensie, czyli obcięcie włosów? To było właśnie, że on miał długie włosy w filmie, a potem jak miał krótkie, to zaczął, że on jest wilkołakiem. Fajnie. No Jacoba później, bardziej, więcej go było. A ja właśnie myślałam, że no właśnie nie. W porządku było dużo. A okay. Był trójkąt miłosny potem. No nie wiem, no bo to już był chyba ten zarzut, że Bella po prostu totalnie niewiarygodna była, to jak spokojnie zareagowała na to, że Edward jest wampirem, bo Jacob na początku jej powiedział, że w sumie to właśnie są ci zimni ludzie. Ona potem wróciła do domu, poszła chodzić sobie po lesie, żeby o tym pomyśleć, a potem właśnie pojechała do tego i ona czuła, że coś się śledzi w tym lesie i Edward jej powiedział, że żeby nie chodziła sama do lasu, bo w tym lesie jest niebezpiecznie. I to nie chodziło jej mu o niego. Więc i potem właśnie pojechali do tego i on jej powiedział, że jestem wampirem, a ona, a, okej, okay, makes sense. Spoko. Ona wiedziała, że jest wampirem. Ona powiedziała, to dlatego, że jest wampirem. Taki... Jakie jest to ostatnie tam przypuszczenie na mój temat? Ona powiedziała, że jestem wampirem. No, dokładnie. O, super, okej. Okay. To dlatego jesteś taki blady i zmieniają ci się źrenice, jak się jesteś głodny, to masz czarne. Jak jesteś najedzony, to masz słodziste, czy coś takiego. Że jesteś fajniejszy, jak masz słodziste. Że masz lepszy humor. No bo ona kocha, właśnie, i to jest właśnie też zarzut, że jakby Bella ledwo się dowiaduje, że wampiry istnieją. Przyjmuje to tak spokojnie, ale już jest specjalistką od nich. Ona już wszystko wie. Bo wiecie, na przykład to, że wampiry mają super słuch, to nawet nie było powiedziane, ale ona już wie, że one mają ten super słuch i że będzie podsłuchiwał ich ten. A tego nie powiedział? Nie wiem, ale ona jest już po prostu specjalistką, ona już wymyśla takie plany na oszukania wampirów, jak potem, bo potem się zjawiają takie, oni grają w jakimś, jak to się nazywa, baseball, tylko że oni odbijają jakby taką piłkę od gór i to się bardzo długo, bardzo jakby roznosi ten dźwięk, czy coś takiego. I jakiś wampir... Przepraszam, co ty to wymyśliłaś właśnie, że co? Od gór odbijają piłkę? Tak, gór? No góry, oni poszli i się od góry jakieś odbija ta piłka. No tak było! Co to miałoby zostać? Bo były, oni po to grali podczas burzy, bo były właśnie takie dźwięki. Bo oni odbijali od gór? Nie, oni no, czasem się od gór odbiły. Oni tak głośno odbijali te piłki. Tak, ale czasem w góry też trafiało. Było coś tak... Było tak, że w góry ta piłka no trafiała. No dobra, ale to nie był sens książki, sens tej gry. Okej, okay, no dobrze, no ale w każdym razie... że poszli odbijać w baseball piłką od gór. No. I te, nie, powiedziałam, nie. Że poszli grać w baseball i te piłki uderzały o góry. No ale to nie miało, w sensie, to nie... On po prostu grał w baseball, no jak za mocno uderzył, to gdzieś wyleciała. I ale to... tak szybko biegali. I to Edward najszybciej. I to robiło taki hałas, że przyszły jakieś tam wampiry inne, które są złymi wampirami, którzy jedzą właśnie ludzi. No i Bella tam siedziała. I zapomniałam w ogóle, do czego dążę. A, i jakiś łowca? Jeden z nich był łowcą i obrał sobie Bellę. Nie, dobra, przepraszam. Cały wątek akcji pościgu jest bez sensu. Ja to, tak, nawet nie musimy tutaj mówić, co chodzi. Ale nie jest chodzi, tego mi chodzi tylko o to, że ona jakby wymyśla cały plan działania, po prostu, bo ona zna te wampiry i ich zachowania lepiej niż te wampiry same.
i ona wymyśla plan cały, że on na pewno podsłucha i będzie myślał, że ją wywożą do Phoenix i będzie myślał, że właśnie oni jej nie wywożą do Phoenix, dlatego że oni wiedzą, że on ich podsłucha, ale oni właśnie dlatego pojadą do tego Phoenix, żeby on się już nigdy nie domyślił. W sensie to miało sens, bo to nie było jakby, ale... że ona wymyśla myślenie wampirów, tylko ona wymyśla po prostu. Ale czy to ma sens, że ona wiedziała w wieku 17 lat, a oni w wieku 100 nie mieli takich dobrych pomysłów? No Edward to nie myślał racjonalnie, no ale ta Emmet, no Alice to była taka... A Emmet, no w sumie też był osiłkiem, po prostu nie wzięli tam żadnego z mądrych wampirów specjalnie, żeby Bella wyszła tutaj na mózga operacji. Prawda. I Emmet jakby był jak... Ona przekazała! Na początku jej nie lubił, ale potem nagle ją polubił. On nie lubił jej przez Rosalie, tylko i wyłącznie. A Rosalie jej nie lubiła, dlatego że ona była człowiekiem, a Rosalie też by chciała być człowiekiem. No nie się, w sumie kto by chciał być wampirem? Bella. Bella chciała być wampirem. Ale oni jej nie chcieli przemienić. Edward, to była jego decyzja chyba. Czy on chce zmienić dziewczynę, żeby mieć do końca życia? Którą zna miesiąc? On właśnie nawet nie chciał, żeby Bella wiedziała, że to od tego jadu się przemienia. Tak, wampira, ale Alice jej powiedziała. Bo Alice widzi wizję. I Bella zna się z Alice, jeden dzień została najlepszymi przyjaciółkami. Bo Alice zobaczyła to w wizji, że będą przyjaciółkami. Dlatego ona się już po prostu wypominała ten etap zaprzyjaźnienia się i została przyjaciółkami i że możliwe, że Alice ją przemieni po prostu od tego wampira. Tak to zobaczyła Alice. No i że te wizje Alice to przecież się spełniają. Znaczy nie zawsze. Nie zawsze, ale przecież no to jest mało. Tak Bella wizje, mówiła. Bella wizje, tak mówiła. Te wizje też takie są w sensie dziwnie wytłumaczone, że jakby, że ona widzi, jak coś się zmienia, ale w sumie pogodę też widzi, no ale ta pogoda jest pewna i się nie zmienia. No nie wiem, jakieś dziwne to było. No bo pogoda jest taka, że jakby nikt nie podejmuje decyzji odnośnie pogody, po prostu ma być. Ale no dlaczego ona ma wtedy te wizje? Ona może je przywołać, te wizje? Z tego co zrozumiałam, to ona trochę może je przywołać, jak się bardzo na czymś skupi. Okej. Okay. Na przykład nie może przewidzieć czegoś, znaczy może przewidzieć też, jak się jakieś wampiry zbliżają. Ale z tym, że jak są takie codzienne czynności, o których pewnie nawet ona nie pomyśli, żeby je przewidywać, to pewnie wtedy nie przewiduje. Po prostu. Okej. Okay. No bo co? W każdym razie cały ten wątek z akcją potem to już była tragedia. Do śmietnika wyrzuciła. No. Ja chcę powiedzieć, że ta książka była spoko młodzieżówką, dopóki jakby nie zostało powiedziane, że Edward jest wampirem na 100%. Bo potem Edward zaczął być dziwny, ta akcja zaczęła się jakaś dziwna tworzyć po prostu. Jakby to, że Edward ją zaprowadził od razu do domu. To było dla mnie chore. No, jestem taki niebezpieczny i ten, ale zaprowadzę się do mojej rodziny. I ona się nie bała tego. To też ona była, że nie zaakceptują. Tak, ja się nie bała tego, że będzie w domu pełnym wampirów, którzy też czują to, że ona jest smaczna. Bo tam Alice też powiedziała, że rzeczywiście pięknie pachniesz. Ale ona się właśnie bała, że jej nie zaakceptują ci jej rodzice. Jego rodzice, którzy nie byli jego rodzicami. Ale tak, że rodzina cała. To jest niesamowite. Czy chcesz powiedzieć jeszcze coś odnośnie Edwarda i Belli, że byłoby super, bo coś muszę powiedzieć. Oczywiście, mów. Nie, bo ja nie odnośnie Edwarda i Belli, odnośnie czegoś innego, to już na koniec, bo to na samym końcu było coś. No nie, to jedyne co to moje pytanie to było, dlaczego nie chce jej przemienić. W sensie, ona powiedziała, że moja mama i tak jest egoistką, bo ona właśnie jeździ za tym swoim filem, więc nikt się mną nie przejmuje, więc czemu ja mam się przed kimkolwiek przejmować i przemień mnie i wyjedziemy razem i będziemy razem żyć jako wampiry. Będzie wspaniale. No i w sumie jak chciała, to czemu nie chcę jej przemienić, skoro i tak już jakby ta książka jest bez sensu. W sensie to, że oni znają się dwa dni i nagle po prostu są razem i oni już czują, że są po prostu forever love po prostu. To dlaczego on nie chce jej przemienić, skoro jakby, bo ja rozumiem, gdyby ta książka miała sens i gdyby rzeczywiście... Bo Edward ma 100 lat. I on chyba mimo wszystko z tyłu głowy ma to, że on zna ją miesiąc. I ona go no to zna chyba miesiąc. Bardzo z tyłu głowy. Myślę, że on może mieć z tyłu głowy to, że ona ma 17 lat i jej hormony buzują. Znaczy, gdyby ta książka miała sens, to ja bym to rozumiała. Mm-hmm. Okay. Ale ta książka po prostu nie ma sensu, więc nie rozumiem dlaczego. Ale tak serio dlaczego? Ten bo ma generalnie często jest tak, że jak ktoś jest wampirem, to ja nie jestem jeszcze dobrymi wampirami. To wydaje mi się, że oni wbrew pozorom nie są aż tak... To nie jest aż takie szczęśliwe bycie wampirem. To nie jest tak, że oni są, że to jest super, że my jesteśmy wampirami. Tylko oni są już tymi wampirami. Ciężko w ogóle. Sami nie mogą się chyba jakoś, wiecie.
pozbyć swojego życia, że tak powiem. No nie no, musimy się rozszarpać i... No właśnie, ale no co powiesz swojemu ojcu przybranemu, weź mnie rozszarp, że I'm done. Nie no, rozszarpnie. Zmontujesz jakąś maszynę, która cię rozszarpie i potem podpali. Co za problem? Nie, tu masz rację, faktycznie. Co za problem? Ja też masz 100 lat, tyle lat już na to. Ale no, ona myśli, że oni muszą się tak ukrywać, że, nie, że muszą co chwilę zmieniać te miejsce zamieszkania, bo trafiło, że mają, że Edward ma 17 lat i że musi chodzić cały czas do tego liceum, żeby mogli dłużej siedzieć w jakimś mieście. No to ja rozumiem, że on nie chce jej na to skazywać i on jakby, no Bella ma 17 lat i ona w ogóle nie wie, co się dzieje. Ona ledwo poznała faceta, który jej się spodobało, pierwsza miłość licealna, więc ja rozumiem, że Edward nie chce jej zmienić, bo on jest świadomy tego, że w sumie to prawdopodobnie ona nawet nie wie, czy tego chce. Ale dlaczego tylko tej jednej rzeczy jest świadomy? To mnie zastanawia. Dlaczego jedyna rzecz, której jest świadomy, to jest to? Jak jeszcze nie jest? No Edward, no, że tu jestem niebezpieczny, ale tu będę z tobą. No bo Edward powiedział, że jest samolubny. No to wiecie, to dlaczego samolubny? Nie może jej być samolubny i ją przemienić? On jest... Samolubny, no, ale nie tak. Ale czy Edward jest pewny, że się powstrzyma? Nie, no nie, dobra, nieważne, no po prostu nie chce jej przemienić, bo nie chce jej ale tego robić. Ale to Karolajs by ją przemieniał. Wie, chyba, że nie. Chyba ale Karolajs nie przemienia nikogo, kto nie zabiera nikomu życia, bo to jest zabranie życia. To jest zabicie po prostu osoby. Okay. Oni po prostu, no, jeszcze was... Ale przecież ona umierała wtedy. Edward czekaj, jeszcze... czekaj, stop. Ona była wtedy umierająca. I ten jad już mógł ją przemienić. Ona nie była umierająca. Jakby wyssali ten jad, to ona by nie umarła. Bo ona nie była umierająca. Ona miała tylko parę kości w omadach. Okej, okay, ale no jakby... Nie była umierająca. Mogli po prostu nie wyssać. No, ale mogli ją uratować. Mogli uratować życie. Mieli wybór. Nie mieli wyboru śmierć albo śmierć... Mogli ją zabić, bo Edward to miał wyssać i on mógł się nie powstrzymać. Więc to było bardziej ryzykowne posunięcie. Nawet niż zostawienie jej z tym jadem. Ale to Karolajs powiedział, Edward, jak dasz radę, to wysysa, jak nie dasz radę, to trudno, już mamy tutaj kolejną... Weźmiemy ją do siebie. No właśnie. Weźmiemy ją do siebie. Adoptuję. Nie no, ale Karolajs powiedział, że Edward... On nie powiedział, Edward, musisz to wysysać, bo to jest koniec świata, po prostu ten. Tylko powiedział, że Edward musi podjąć tą decyzję i Edward podjął. Mówił, zaryzykuję, posmakuję. I pytała potem, czy rzeczywiście była taka pyszna. On powiedział, że tak. Ja chcę powiedzieć, że ja ostatnio usłyszałam taką opinię. Ja chciałabym, jeżeli w ogóle dotrwaliście, co nie jest możliwe, ale jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to chciałabym was zapytać o tą opinię. Bo Edward nie chciał jakby z Bellą zajść dalej w ich relacji. W sensie nie chciał z nią się stosunkować. I spółkować, jak już dzisiaj piękne słowo się pojawiło w opinii. Spółkować. I w sumie jak wszyscy, to jest spoiler do całej serii, i oni to potem robili po ślubie. Bo Edward taki staromodny też z drugiej strony. To czy Edward przez to 100 coś lat był prawiczkiem? Tak. Piszcie w komentarzach. Tak, tak, bo on powiedział, bo ona powiedziała, że ona jest dziewicą, bo ona jakby musi najpierw do kogoś coś poczuć, a on powiedział, o, tutaj... Nie, bo masz 17 lat, dlatego jesteś jeszcze w życiu. Nie, ona powiedziała, że tak, a on powiedział, o, to tutaj jesteśmy tacy sami w tej kwestii. A on powiedział, że ona jest pierwszą osobą, którą kochał, czy coś takiego. Czyli jednak jest... Edward to powiedział, że jest prawiczkiem. Tak! 100 ileś lat, wyobrażacie to sobie? Tak, powiedział to. W komentarzach, czy byście Dziękujemy Natalia za te pytania w komentarzu, do komentarzy, ale... ale tak powiedział to. Nie wprost, ale powiedział moim zdaniem. To mamy 100 lat. Więcej w którym roku była ta Hiszpanka? No ciężkie pytania zadajesz, ja nawet nie wiem, w którym roku była akcja książki. Więc nawet tego nie kończymy. No mama ma 100, albo ma troszkę mniej, albo ma troszkę więcej. Tak w okolicach 100 lat. Ale jest długo. Dziękuję. Ja wyrzucam siebie z tego kanału. Na szczęście nikt tutaj już nie dotrze. Teraz moja ostatnia rzecz. Bo już się zastanawiam, czy to było moje wyobrażenie, bo to było w filmie. Ale Jacob pojawił się na tym ostatnim balu. Tak, tak. To było tak randomowe. Bo on nawet nie chodzi do szkoły. Tak, bo jego tata dał mu pieniądze na to, żeby on poszedł na ten bal i powiedział, żeby on sobie mógł kupić jakąś tam część do auta. On auto naprawiał. I żeby powiedział Belli, że będzie obserwowana przez nich. Że ma na siebie uważać. Tak, że ma na siebie uważać i że będą ją obserwować. I on miał do niej iść. Oni tam odwiedzają, oni tam przyjeżdżają na mecze.
do domu tak. Belly, bo ten tata Jacoba i tata Belly się przyjaźnią. Tak. I on przyjeżdża do domu Belly na mecze, ale postanowił wysłać swojego syna Jacoba na bal, do szkoły, w której on nie uczyszcza. No bo ten ojciec Belly się bardzo denerwuje, jak ten ojciec Jacoba coś mówi złego o kalanach. On i tak mówi każdy inny dzień. Każdy dzień mógł przyjechać, powiedzieć, jestem do Belly. Przyjechałam do Belly, odwiedź Belly. Albo zadzwonić do niej. Dobra, no nie, zadzwonić to nie, ale że zadzwonić do niej, Bella, podjadę pod twój dom, wyjdź na chwilę, chciałam z tobą porozmawiać. Cokolwiek mógł powiedzieć. Ja wiem, ale wiesz, co jeszcze nie miało sensu? Teraz mi przypomniał. Bella myślała, że Edward kazał jej się ubrać, odwalić w sukienkę, jakąś tam szpilki i tak dalej. Mimo, że ona miała gips na nodze i założyła szpilki. Nadal tego nie widzę. Nadal tego nie rozumiem. Ja też. W filmie ten aktorka nie poszła w szpilkach, bo to było niemożliwe. Okej. Super, bo w książce poszła w szpilkach i w gipsie na drugiej nodze. I ona myślała, że Edward kazał jej się tak odwalić, bo będzie ją przemieniał w wampira. Ej, jak ja bym była na miejscu Belly i w ogóle byłabym taka do lulu, ja bym myślała, że mi chcesz rozświetlić. Ja też myślałam, że jak... Bo jak on miał właśnie, on ją pyta, no a co myślałaś, że będziemy robić? Co? Czemu się spodziewałaś? To myślałam, że on zaraz powie, że aha, myślałam, że chcesz mi się rozświetlić. Nie! Ona myślała, że ją przemienia w wampira. Żeby potem miała... boli mnie, ale mam szpilki i w ogóle tak, jestem zwalona. Że trzeba się tak ubrać ładnie na przemianę w wampira. Niesamowite. Totalne drulu. A ja to uwielbiam. Aleśka, czy powiedz mi tak szczerze, czy ty w wieku 17 lat nie byłaś tak delulu bardzo? Tak, jakby mi Kuba powiedział, że jest wampirem, no to ja bym powiedziała, o kurde, spoko! Ale śmiec! Jakby Kuba ci kazał się na przykład, no dobra, no w wieku 17 lat to może nie, ale Kuba miał 100 lat. Okay. I w wieku 17 lat powiedział ci, że masz się odwalić gdzieś dziecię, to byś pomyślała, że ci się chce świadczy, nie? Jak ma 100 lat, no? No właśnie, więc duży, ale tutaj akurat mam zwampirość. Ale właśnie nie, właśnie to by miało sens, gdyby ona tak pomyślała, ale ona nie pomyślała, ona pomyślała, że chce ją przemienić w wampira. Ale myślę, że tam, to mamy wampira, tutaj Kuba nie jest wampirem, to tutaj mamy wampira. Nie wiesz tego. Więc ona... Właśnie sobie... No nie wiesz tego. Może że jesteś głodna, masz takie ciemne oczy. No bo... A Kuba też ma ciemne. Ja, kochani, za rok zostaję wiedźmą. Nie wiem, czy wiecie. Nie wiem, czy już się dzieliłam z tym na kanale z wami. Bo ja nie będę powiedziała, jaką Heleszka klątwę na mnie rzuciła i ja nie, mam nadzieję, że nie będzie być mam. Po prostu będzie koszmar. Ja za rok, w moje urodziny, 31 października, kochani, jest nów. I ja postanowiłam, że zostaję wiedźmą. Po prostu. Więc zobaczymy. Zostaję wampirem. Zobaczymy. Może Kuba wtedy postanowi, że cię przymieni. Może. Nie wiemy. Nie wiemy tego, kochani. Więc wszystko jest możliwe, może za rok się więc przekonamy. Subskrybujcie, dzwoneczkujcie, żeby nie przegapić odcinka za rok. Bo Heleszka będzie wiedzieć, że będzie rzeczy, bo Heleszka się urodziła w Halloween. 31 października, powiedziałam. A, powiedziałeś, proszę. Tak. No właśnie, więc to. Ale Heleszka nie może zostać wiedźmą, bo taką klątwę na mnie rzuciła, że po prostu. Nie wiem, nie ma takiej opcji. Więc. Będzie wam wiem, bo Kuba ją przenie. A może ktoś inny. Może. Zobaczymy, kto mnie przemieni. W każdym razie coś się ze mną stanie za rok i wrócimy do was z odpowiedziami. Jezus Maria, Kaszka, tak nie mów! Boże! Tak. Wrócimy do was z odpowiedziami za rok. Co by się stało, gdyby była tak odklejona sytuacja i jak na przykład zachowa się Kuba w tej sytuacji? Chyba, że on już jest wampirem. Nie wiemy. Zobaczymy. W jakiej sytuacji? No jeśli... Jak cię przemieni? Czy cię... co? No nie, no że ja na przykład będę jakimś stworem, jakimś stworzeniem. Jeszcze nie wiadomo, wiedźmą, wampirem, zobaczymy. I na przykład jak będzie się wtedy Kuba zachowywał, jak się dowie. Zobaczymy. On jest starszy niż Bella. To prawda i znamy się też trochę dłużej niż miesiąc. Bo Heleszka to jest właśnie tak. Bo nie, bo Heleszka wie, co ty byś zrobiła, ty byś go przemieniła w wampira. I w no? Z nim. No tak. Skazałabyś go na życie, aby się okazało, że w prawdziwym świecie, w naszym, wampiry wcale nie mogą wchodzić na słońce, czy to po nocy byś mogła żyć? Ja i tak nie wychodzę z domu. No tak. Po prostu wtedy zaczniemy nagrywać podcast, bo nie będziemy mogły świecić, bo Heleszka będzie się błyszczeć. Już się błyszczy, zobacz jak się błyszczy. To już coś ten.
Dobra, kochani, ja nie wiem, czy jeszcze coś chcę powiedzieć o tej książce, bo już zakończono moje nie. życie prywatne. O tej książce już nie. Więc, ale nie, kochani, dzwoneczkujcie, lajkujcie, subskrybujcie, no bo kurczę, musicie się dowiedzieć, co się stanie z Halszką za rok. Koniecznie. Ustawcie ja sobie przypomnienia. Ustawimy sobie, słuchajcie, na, wiecie naszego Instagrama? Takie? Tak, wiecie naszego Instagrama. W ten dzień właśnie ustawimy odliczanie. Na 1 listopada, żebym zdążyła się tam o północy przemienić i na 1 listopada wam powiemy, zrobimy update. Zrobimy jakiegoś live'a po prostu na Instagramie czy coś. Weźmiemy Halszkę, poprowadzimy na słońce, zobaczymy, co się stanie. Zobaczmy. Tak. Albo potem mnie wrzucisz do wody, zobaczymy, czy nie zostanę syreną. Trzeba będzie posprawdzać parę rzeczy. Zrobimy co test! Boże, super, już nie będzie z odcinka. Odcinek specjalny to będzie. Jak sprawdzić, czy ktoś jest wiedźmą, to musiałbyś mnie podpalić na stosie chyba. Nie, to wiedźmy się podpalało na stosie i tyle, no i co? To nie topi się. Ale oni nie sprawdzali, czy one są wiedźmami. Nie wiem, ale jakoś się sprawdzało, czy to się nie topi wiedźmy? Nie wiem, żeby sprawdzić, czy jest wiedźmą. Co się robi z wiedźmą, żeby sprawdzić, czy jest wiedźmą? Nie wiem, ale musimy sprawdzić jeszcze wiedźmy, właśnie wilkołaki. To bardzo dużo jest w ogóle różnych stworzeń. Może, a Boże, że stanie się fanem, to by była jazda. Bo fale też jakieś tam mają swój wiek, w którym jakąś tam przemianę zachodzą i oni się już potem nie starzeją. Ale jakby była fala, to było super. No to wtedy już na przykład za 10 lat się dowiecie, zobaczycie, czy się zestarzałam. Nie, no pewnie też jakoś zrobić. Żelazem cię pokujemy. Z żelazem jakimś przyjdę i będę... Ale to musisz mnie nakłuć, czy to tylko dotknąć? W ogóle jesionem. Jesion jest też taki, że takie stworzenie magiczne się go boją trochę. Okay. Jak cię nakłuję, będziesz bardzo ci bolało, to... Muszę ogarnąć jakąś jesionową strzałę po prostu. No nie jesionowy kołek. To teraz sprawdzimy, czy Haszka jest fae albo wampirą. Oraz o serce jazda jedziemy. To jest nasz ostatni test. Ostatni filmik na tym kanale. Nie no, żartuję. Znaczy, jakbyście nie wiedzieli, nie są psychopatką. Wrócimy, dakujemy po prostu Haszkę jakimś jesionowym. Dobra, tutaj się zgadzam w rękę. Będę pokazywać, czy na przykład... Czemu tu w rękę? W ogóle czemu nie w palcach sobie w ogóle? Nie. Wolę gdzieś tu, jak jest gdzieś grubsza skóra. W palca? Ja sobie w życiu cukru nie zbadam. W palca? Może po prostu pójdziemy do specjalistów. No, na pewno teraz są. Chciałam powiedzieć, że pójdziemy do specjalistów, żebyśmy pobrali krew. Na jakieś pielęgniarki, ale niepotrzebne znowu. Moja krew i faktycznie pójdzie do specjalistów od takich rzeczy, to byłoby bardziej sensowne. No. Zobaczymy jeszcze, jak to rozegramy. Kochani. Zobaczymy, czy wezwiesz jakiegoś... coś wezwiesz... Będziemy jakieś rytuały będziemy robić. Ale nie żadne czarne msze. Kochani, nie jesteśmy naprawdę psychopatkami. Tylko trochę. Tylko trochę. Tylko się trochę szurnięte. My w ogóle obrażamy Bella, że jest Delulue. Spójrz na nas. Na nas to ty mówisz, że za rok się przemienisz, a ja... Ty wierzysz. Nie, ja tu widzę po prostu potencjał. Nie no, żartuję, wierzę w to. Nie wierzę w to, nie masz, że nie być wiedźmą. Ale może będę wampirem, jeszcze nie wiadomo. Nie jest to ustalone do końca. Jak będziesz wampirem, to ja też coś. Dobrze. Postaram się z ciebie nie wyssać krwi. O, faktycznie, bo młode wampiry to nie potrafią. Kurde, no zanim ty się przyzwyczajesz, to już będę stara baba. No chyba, że Kuba cię przemieni. To ja go poproszę. Kuba, please, weź mi też. Weź mi też. A mógłbyś jeszcze Piotrka? A mógłbyś jeszcze całą moją rodzinę? Tak właśnie się będzie działo. Zobaczycie po prostu 1 listopada za rok. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Albo nie, czekaj, chwila. Bo jak Kuba cię przemieni 31 listopada, to Karola jest... 31 października, to Karola jest tam, wiesz, 3 dni cierpią. Mhm. Kurde, no to zobaczycie, że będę cierpieć najwyżej. Zrobimy live'a, co się dzieje z Haszką. 31 października 00, patrzymy, co się dzieje. Dobra, tak serio? Znaczy to tak serio wszystko było, ale tak serio to już kończymy ten odcinek. Tak, bo już mamy 49 minut na liczniku. Trzeba było usunąć. Nawet wiem, którą. No, na pewno nie to. Kochani, pa. Dziękujemy za oglądanie. Pa. Pa. Pa.